cześć. Dzisiaj odcinek bardzo ciekawy i dotyczący wszystkich przedsiębiorców, nie tylko DJ-ów. Na początek ciekawostka, czy wiesz, że prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, grożą ci za nią większe kary niż gdybyś pracował na czarno bez żadnej rejestracji firmy. Dzisiaj będą same konkrety o tym, w jaki sposób działać legalnie w kraju, w którym legalnie działać się nie da. Zapraszam do subskrybowania. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to na kanale znajdzie się znacznie więcej trików biznesowych związanych z tym, jak płacić mniejsze podatki, jak taniej prowadzić działalność, na czym można zaoszczędzić i jak rozsądnie wydawać i inwestować pieniądze. Kilka takich odcinków w formie 5 minut dla biznesu już się pojawiło, ale wtedy jeszcze za bardzo nie wiedziałem, jaką formę im nadać i no, powiedzmy, że nie wypaliły. Dzisiaj uderzam z nową koncepcją, czyli z takimi poradami biznesowymi, które może zastosować nie tylko DJ, nie tylko przedsiębiorca związany z branżą ślubną, ale ogólnie każdy, kto sprzedaje warzywa bądź produkuje masowo palety lub ma własną restaurację. Zapraszam, nie będzie tutaj księgowego bełkotu i wielu fachowych haseł, tylko to, co przedsiębiorca musi wiedzieć. Zatem zapraszam do oglądania tego odcinka. Pierwsza forma, w jakiej będziesz prowadził swoją działalność, jest uzależniona od tego, w jakim momencie swojego życia biznesowego jesteś, jeżeli jesteś dopiero na początku. I na przykład chcesz zostać DJ-em, to nie będę Cię namawiał tak jak wszyscy inni, że musisz działać legalnie, musisz mieć firmę, że inaczej się nie da. Nie, wręcz przeciwnie. Pamięta wół, jak cielęciem był i jak ja 5 lat się męczyłem, skakałem, kombinowałem i nie marzyłem nawet o tym, żeby wtedy stać mnie było z mojej pasji, z mojego hobby na to, żeby zapłacić ZUS i zostawić sobie coś pieniędzy dla siebie. Dlatego też kombinowałem i Ciebie też namawiam, żeby kombinować. Sprawdź, czy jesteś w tym dobry, czy jesteś dobrym DJ-em, czy ludzie chcą płacić za Twoje usługi. Wynajmuj sprzęt od kolegów, wynajmuj sprzęt od firmy. Nie inwestuj 20-30 tysięcy w nagłośnienie tylko po to, żeby zagrać 4 imprezy i sprzedać go, bo się do tego nie nadajesz. Spróbuj na pożyczonym sprzęcie, spróbuj bez działalności. Jeżeli w ten sposób będziesz działał, spokojnie, nic Ci wielkiego nie grozi. Jeżeli po kilku imprezach stwierdzisz, że chcesz działać, jakieś umowy zlecenie, umowy o dzieło, jasne, próbuj. Jeżeli nie, możesz się podpiąć pod firmę kolegi bądź ojca i po prostu on będzie wystawiał faktury na imprezę, a z Tobą sobie jakąś tam umowę, zlecenie spisze i wilk syty, owca cała. Rachunki legalne są, faktury możesz wystawiać, działać możesz, a nie musisz rozpędzać całej biurokratycznej machiny związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i robieniem wszystkiego od zera na własną rękę. To tyle, jeśli jesteś początkujący, ale pomyślmy, że wychodzi Ci to, co robisz, czujesz to i chcesz się w tym rozwijać, jeździsz na różnego rodzaju szkolenia, także i moje szkolenia nowej jakości rozrywki, uczysz się na różnych kursach, czerpiesz wiedzę z internetu i nie robisz nic innego, jak tylko inwestujesz swój czas i energię w rozwijanie swojej pasji, którą ma być Twoja firma. Wtedy czas najwyższy otworzyć legalną działalność i tutaj pojawiają się dwie drogi. Obie mają swoje wady, obie mają swoje zalety. Nie jestem zwolennikiem do końca ani jednej, ani drugiej. Uważam, że to wszystko zależy od tego, jaki moment życia mamy, czego się najbardziej boimy, przed jakim ryzykiem chcemy się zabezpieczyć i jak duże chcemy płacić podatki. Dwie formy, które rozważymy, to będzie działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka ZOO, ponieważ są to dwie obecnie najbardziej powszechne, opłacalne i najczęściej spotykane formy prowadzenia działalności gospodarczej. Nie będę tutaj opowiadał Wam o pewnych niuansach księgowych i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żeby ten odcinek obejrzał i zrozumiał przedsiębiorca, a nie księgowy. To jest odcinek dla Ciebie, jeżeli chcesz prowadzić taką działalność, czy jednoosobową, czy też spółkę ZOO, obejrzyj koniecznie, a o tym, jak rozmawiać z księgowym, o tym, jak rozmawiać z radcą prawnym, powiem Ci w dalszej części materiału. Wyjaśnijmy sobie szczerze, 80% firm w Polsce upada w ciągu pierwszych 2 lat od otworzenia działalności. Dlaczego? To już długa lista problemów do wymiany. Sam na pewno potrafisz sobie kilka takich przyczyn
znaleźć, więc nie przedłużając, poza tym, że po 2 latach ZUS skacze do 1500, to na pewno znajdziesz sobie jeszcze jakieś inne powody, dla których po 2 latach prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej staje się bardzo problematyczne. Co jednak nie zmienia faktu, że te pierwsze 2 lata dla działalności gospodarczej są niebywale korzystne. 2 lata obniżonego ZUS-u, który kosztuje tam powiedzmy 500-600 zł, plus tania księgowość, plus prosta księgowość przede wszystkim, to jest naprawdę dobry start dla biznesu, który chcesz sprawdzić i przetestować. I tutaj nie będę Cię namawiał, tak jak niektórzy sprzedawcy spółek ZO, czy tam firmy promujące spółki ZO, żeby od razu otworzyć spółkę ZO, bo to jedyne dobre i słuszne rozwiązanie. Nie, taka jednoosobowa działalność może się sprawdzić, zwłaszcza na początku interesu, gdzie jest on dosyć prosty. Co dalej jednak robić, kiedy chcesz ten biznes dalej rozwinąć? Tu już trzeba pomyśleć, czy Twój biznes opłaca się przekształcić w spółkę, czy opłaca się go dalej ciągnąć jako jednoosobową działalność gospodarczą. I pozwól, że przytoczę takie porównanie. Co by było, gdybyś miał jednoosobową działalność? Co by było, gdybyś miał spółkę ZO? Porównajmy sobie zatem pierwsze. Koszt ZUS-u. W firmie jednoosobowej masz około w tej chwili, w 2021 roku, około 1500 plus, taki żarcik, ZUS-u. 1500 plus tyle płacisz co miesiąc na rzecz ZUS-u. Jeżeli masz spółkę ZO, sam decydujesz, ile płacisz, i ja płacę ZUS-u w granicach 300-400 zł miesięcznie, w zależności od tego, ile godzin pracowałem, ile godzin zadeklarowałem, że pracowałem. Należałoby się na tym ZUS-ie zatrzymać i pomyśleć nad całym sensem. Jeżeli jesteś 20-30-latkiem, to na pewno nie dostaniesz emerytury ZUS-u. Na pewno nie dostaniesz emerytury z ZUS-u. Dlaczego? Dlatego, że ten system lada chwila upadnie, jest totalnie niewydolny. Pamiętamy różne reformy OFE i tak dalej, i w 2 turach, raz Platforma, raz PiS, pozabierali nam całe oszczędności, które zgromadziliśmy w otwartych funduszach emerytalnych, a już teraz przyglądają się, jak pozostałe nasze oszczędności sobie zaanektować, bo im by się bardziej przydały. ZUS co roku jest taką piramidą finansową, do której nowi członkowie muszą dorzucać, żeby starzy mogli z tego coś wyciągnąć. Typowa piramida finansowa, tylko że nie jest zakazana. Czy warto w tej piramidzie uczestniczyć, czy nie? Otóż nie warto. Jeżeli możesz płacić 1500, spoko. Jeżeli będziesz płacił 300 zł, należy Ci się dokładnie taka sama opieka. Jeżeli zapłacisz 6000 zł ZUS-u, należy Ci się to samo łóżko i te same 2 lata czekania na spotkanie ze specjalistą, co w przypadku, kiedy ktoś płaci 200-300 zł tego ZUS-u. Więc po co przepłacać? Ale jeżeli jedynym kryterium, dla którego miałbyś otworzyć spółkę ZO zamiast jednoosobową działalność, jest ZUS, to możesz popełnić wielki błąd. ZUS nie jest jedynym problemem i tak naprawdę łatwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej kontra spółkę ZO. W pierwszym starciu ZUS przemawia na korzyść spółki ZO, ale pamiętaj o tym, że te pieniądze, które zaoszczędziłeś, warto jest zainwestować w swoją przyszłość. Czy będziesz kupował złoto, czy będziesz grał na giełdzie, czy odłożysz sobie i kupisz jakąś ziemię, którą sprzedasz na starość i będziesz miał na godziwą emeryturę, której nie daj Boże zabraknie ZUS-u, to już Twoja brocha. Pamiętaj jednak, żeby coś pieniędzy każdego miesiąca oszczędzać, nie żyć według naszej takiej ulubionej DJ-skiej metody, czyli z łapy do papy, co zarobiłem, to zjadłem i nie ma problemu. Co jeszcze? Wynalazki typu ZUS to nie jest ogólnoświatowy pomysł. Ten pomysł jest w większości krajów Europy i zachodniego świata, natomiast w Chinach, dla przykładu, nie ma ZUS-u, nie istnieje, nie istniał. Tam jest dużo lepszy system. Zamiast tego, że państwo zbiera na naszą emeryturę i coś z tymi pieniędzmi kombinuje, każdy człowiek jest zobowiązany tak wychować swoje dzieci, tak w nie zainwestować, tak pokierować ich ilością i przyszłością, aby na przyszłość te dzieci się tobą zajęły. To jest genialne. Cały sposób wychowania dzieci, wszystkie metody z tym związane przemawiają na tak za systemem chińskim, bo ojciec zastanowi się 3 razy, zanim wyrzuci syna z domu, bo co zrobi na starość, jak tego syna nie będzie, i będzie próbował dojść do jakiegoś konsensusu i tak dalej. Zobacz,
relacje ojca, matki z dziećmi bardzo na tym zyskują dzięki temu, że te dzieci będą naszą przyszłością i jesteśmy tego świadomi. Obecnie w Polsce uważamy, że nasze dzieci dostały od nas jedzenie, opierunek, a potem mają iść robić swoje, my mamy swój ZUS, one mają swoje życie. Przemyśl, czy naprawdę nie będzie lepiej, jeżeli tego ZUS-u kiedyś nie będzie. Długa dygresja, teraz będzie troszeczkę szybciej. Przechodzimy do kosztów księgowania. W przypadku jednoosobowej działalności wiele osób może sobie dać radę samodzielnie prowadzić taką księgowość. Ja niestety nie. Jestem po studiach ekonomicznych z dużymi elementami księgowości i nie jestem w stanie jednoosobowej działalności mobilnego DJ-a obsłużyć. Jest to zbyt skomplikowane, co miesiąc trzeba siedzieć nad jakimiś nowościami, co chwilę się coś zmienia, co chwilę były jakieś tam nowe obostrzenia, nowe pomysły, nowe zmiany, za którymi po prostu przestałem nadążać. Więc trzeba zainwestować w jakąś księgową, czyli osobę, która się w tym specjalizuje i ma pojęcie o tym, z czym to się je. No i niestety tu się pojawia pewien problem, bo księgowa oczywiście wypisze za nas papierki, zrobi za nas zeznanie i na tym się jej rola kończy. Nie jest ani naszym doradcą, ani naszym pomocnikiem, jest tylko takim urzędnikiem państwowym opłacanym z naszych pieniędzy, który ma za zadanie wyznaczyć, ile mamy zapłacić podatku i żeby wszystko się zgadzało w firmie. Tudzież to, czy się wszystko zgadza w firmie, kompletnie nie interesuje, ponieważ 95% księgowych nie pobiera z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. To tak, jak ja bym podpisał umowę z młodą parą, nie przyjechał w dniu wesela i powiedział, no przecież nie miałem żadnej odpowiedzialności w swojej umowie, no chciałoby mi się, to bym przyjechał, ale że mi się nie chciało, to nie przyjechałem. I tu niestety tak działają księgowe. One robią swoje w miarę dobrze, powiedzmy, ale jeżeli jakikolwiek jest problem, jakakolwiek kontrola, jakakolwiek niejasność, to głowę na pinek kładzie przedsiębiorca. I w przypadku księgowych pomyłek, jeżeli kontrola przyjdzie do twojej firmy, to kładziesz głowę na pinek i odpowiadasz za to całym swoim majątkiem. Troszkę inaczej jest to w przypadku spółki z o.o., zaraz do tego przejdę. Zatem mamy już sytuację. Księgowa nie bierze odpowiedzialności, bierze tylko pieniądze, co jest absurdalnym pomysłem, ale tych pieniędzy bierze niedużo, stówkę, dwie stówki miesięcznie. To jest wszystko, co zapłacisz za prowadzenie takiej księgowości. Jeżeli prowadzisz bardzo, bardzo prostą firmę, która nie ponosi praktycznie żadnego ryzyka ekonomicznego, gospodarczego, nie ryzykuje jakimiś karuzelami VAT-owymi i tak dalej, to ta jednoosobowa działalność gospodarcza się dla ciebie spisuje. Nie masz ryzyka żadnego dużego, ale pamiętaj, że żyjesz w kraju, gdzie nie da się legalnie prowadzić działalności gospodarczej. Powtarzam, tutaj nie da się legalnie prowadzić działalności gospodarczej. Przepisy zmieniają się tak szybko, interpretacje są tak skomplikowane i kontrole są prowadzone tak, żeby koniecznie wykazać skuteczność, czytaj, ukarać każdą kontrolowaną osobę, że możesz liczyć na to, że jeżeli masz kontrolę, to ta kontrola skończy się mniejszym bądź większym dla ciebie mandatem. Także na wstępie takiej kontroli przygotuj jakąś tam, nie wiem, źle opisaną fakturę, źle ustawioną godzinę na kasie fiskalnej. Z tego tytułu dostaniesz 500-1000 zł w zależności od humoru kontrolującego kary i na tym na szczęście kontrola się skończy. Nie będą szukać dalej, bo wykazali skuteczność, wymierzyli karę i dostaną z tego tytułu premię. Tak to działa. W przypadku spółki z o.o. pojawia się pewien problem, bo tutaj usługa jest droższa. Tutaj takiej usługi nie świadczy jedna osoba, to już musi być wyspecjalizowane biuro, gdzie jest osoba, która zajmuje się kadrami, jest osoba, która zajmuje się księgowością, doradztwem prawniczym, otwieraniem takiej działalności, tworzeniem sprawozdań rocznych i tak dalej. To wiąże się z tym, że spółka z o.o. jest na pełnej księgowości, która jest wymagana i jest trochę tej papierowej roboty. Oczywiście jako przedsiębiorca od razu się przerażasz, szukasz przycisku wyłącz ten film, ponieważ to nie dla mnie, za trudne. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Ta trudność kompletnie ciebie nie dotyczy. To jest trudność, z którą musi sobie poradzić biuro rachunkowe, czy też księgowy, a nie ty. Dla ciebie
nic się nie zmienia. Obsługujesz klientów, wystawiasz faktury, ponosisz koszty, zbierasz faktury i te wszystkie dokumenty wysyłasz do biura, a cała magia dzieje się już w ścianach tego biura. I uwaga, w przypadku spółki z o.o., w przypadku biura rachunkowego, odpowiedzialność za księgowanie, odpowiedzialność za błędy księgowe zawsze jest po stronie biura. I tutaj śpisz spokojnie. Wysłałeś faktury. I jeżeli zostały zaksięgowane, masz pewność, że nawet jeżeli zrobiono to źle, ty z tego tytułu nie poniesiesz żadnych konsekwencji. To nie jest twoja brocha. Nie po to otwierałeś firmę, żeby zastanawiać się, jakie papiery, w jakiej kolejności, w jakim terminie złożyć i tak dalej. To wszystko załatwia za ciebie biuro, ale jest to odpowiednio droższe. Koszt prowadzenia spółki z o.o., małej spółki z o.o., to jest około 300 do 500 zł miesięcznie. Jeżeli jesteś gotów na taki koszt, to słuchaj dalej. Oczywiście z małą gwiazdeczką ten koszt jest podany, ponieważ dotyczy to małych spółek z o.o., które mają dosyć niską ilość faktur. I tak na przykład ja mam zastrzeżenie, że 30 faktur w miesiącu, 30 właściwie dokumentów księgowych w miesiącu, jeżeli wyślę, to płacę niższą stawkę, potem za każde 10 dokumentów płacę 100 zł dodatkowo. To jest oferta dla małej spółki z o.o. Jeżeli prowadzisz sklep na Allegro i sprzedajesz co miesiąc 1000 produktów, to raczej nie jest to oferta dla ciebie. I musisz szukać sobie innego, bardziej opłacalnego rozwiązania. Także porównując spółki z o.o., wiemy na razie, że ZUS dużo droższy jest na jednoosobowej działalności, księgowość za to jest 2-3-krotnie droższa w przypadku spółki z o.o. Ale wiemy też, że za wszystko, co dotyczy rachunkowości, księgowości, odpowiedzialność w przypadku spółki z o.o. jest po stronie biura, które się tym zajmuje i ty masz czystą głowę, wysyłasz papiery i na tym się twoja robota kończy. A po drugiej stronie, jeżeli chodzi o spółkę jednoosobową, to jeżeli chodzi o działalność jednoosobową, to zawsze na pinek kładziesz głowę. I tu pojawia się pewien bardzo ważny aspekt, który mnie przekonał do tego, żeby otworzyć dwie spółki z o.o., a mianowicie odpowiedzialność w przypadku spółki jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału, do wysokości majątku spółki. Jak to działa? Jeżeli jakaś afera, kontrola, wypadek, nie wiem, cokolwiek zdarzy się związanego z moją firmą, nie daj Boże, z mojej winy komuś stanie się jakaś krzywda, to odpowiadam do wysokości wniesionego majątku. Jeżeli jakiś kredyt, jakiś problem, jakiś leasing, cokolwiek nie wypali, to problem ma spółka, nie ja. Mój majątek, to co do tej pory zgromadziłem, zarobiłem i mam, jest bezpieczne. W przypadku jednoosobowej działalności sprawa jest przesądzona. Odpowiadasz całym swoim majątkiem, całym majątkiem żony i jesteś dojeżdżany do gołej dupy. Co jeszcze? Ciekawostka, jeżeli chodzi o zdolność kredytową. Na jednoosobowej działalności gospodarczej masz znacznie większą zdolność kredytową. Tak. Spółka z o.o. brzmi poważnie i wydawałoby się, że to jest poważniejsza forma działalności, że musi mieć jakiś kapitał i tutaj będą z tobą banki lepiej rozmawiać i instytucje finansowe. Otóż nie. Jednoosobowa działalność gospodarcza, przez to, że odpowiadasz całym majątkiem, jesteś bardzo łatwym kąskiem dla nich, bo mogą cię po prostu zniszczyć tak jak chcą i odzyskać swoje pieniądze w większości przypadków, ale na pewno zniszczyć w każdym. Jak to działa? Ano, otwierasz sobie firmę, bierzesz sobie kredyt, bierzesz sobie leasing i nagle padasz. I co? Wszystko musisz oddać. W przypadku spółki z o.o. oczywiście nie namawiam do tego, ale jesteś dużo bezpieczniejszy. Jeżeli taka firma się wyłoży i ma kredyty i ma problemy, to licytowany jest majątek firmy, a ty dalej jeździsz swoim Mercedesem, mieszkasz w swojej willi z basenem i ubolewasz nad losem firmy. Kropka. Dlaczego zdolność kredytowa spółki z o.o. jest niższa niż jednoosobowej działalności? To bardzo proste. Bank potrafi sobie przeliczyć i wie, że z tej spółki będzie mu trudniej odzyskać pieniądze, jeżeli jej się noga podwinie, a z jednoosobowej działalności łatwiej, więc spółki są dla nich bardziej ryzykowne.
bardziej trzeba się wykazać, ale tu od razu dla Ciebie taka informacja, jak to. Mam tyle samo klientów, tyle samo zarobków, prowadzę spółkę z o.o., a nie JDG i jestem dla banku gorszym klientem? Tak, jesteś klientem gorszym, ponieważ jesteś zabezpieczony. Jeszcze jedna ciekawostka, jeżeli myślałeś kiedyś o otwarciu franszyzy, na przykład McDonalda, KFC, Pizza Hut czy czegoś takiego, to w umowie franszyzowej zobowiązany jesteś do otwarcia tej franszyzy na jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie możesz tego zrobić na spółce z o.o., ponieważ te firmy też wiedzą, że gdybyś coś spieprzył, to nie będą miały Cię jak dojechać, a w przypadku jednoosobowej działalności zostanie Pan zniszczony. Jest Pan naszym niewolnikiem, wziął Pan franszyzę, trzeba niestety oddać dom, samochód, dzieci do sierocińca, iść pod most, bo my musimy odzyskać pieniądze. Taki świat, w którym żyjemy. Nie chciałbym, żeby ten odcinek miał taki wydźwięk do zniechęcania Cię do prowadzenia działalności, ale tylko wskazanie pewnych ucieczek. I także nie interpretuj tego, co mówiłem na początku, jako zachęcanie do działania na czarno czy tam na szaro. Jeżeli chodzi o nowe produkty, nowe pomysły, to pamiętaj, sam pomysł nie jest nic wart. Wart jest to, jak ten pomysł został wdrożony w życie i to, czy rynek chce to kupić. Jeżeli wydaje Ci się, że jesteś dobrym DJ-em, i chcesz otworzyć firmę, chcesz zainwestować, możesz to zrobić od razu, rzucić się na głęboką wodę, a możesz tak pomalutku najpierw zanurzyć jedną nogę, potem drugą, potem lekko się tą wodą ochlapać i dopiero uczyć się pływać. Ja zachęcam do tego drugiego podejścia, jest dużo bardziej bezpieczne, a tak jak ja, nie będziesz musiał po drodze dwa razy bankrutować, oddawać kupy kasy związanej z tym, że Twoja firma jednak jakoś niewypłacalna się stała. Wróćmy jeszcze do porównania spółki z o.o. i jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o doradztwo w tej sprawie, to jeżeli zapytasz księgową, odpowie Ci, że w żadnym wypadku spółka z o.o. się dla Ciebie nie nadaje, spółka z o.o. to zło i tak dalej, tylko jednoosobowa działalność. A teraz odpowiedz mi na pytanie, drogi kolego DJ-u. Jaki zespół muzyczny polecasz mi na wesele? Dziwne, prawda? I tak samo pytanie zadane księgowej, czy poleca spółkę z o.o., jest pytaniem kierowanym do niewłaściwej osoby. Księgowa to jest tak jak farmaceuta. Farmaceuta, który ma coś napisane na recepcie, ma wykonać pewne zadanie, podać jakiś produkt, naliczyć opłatę i podziękować. I to wszystko. Jeżeli chodzi o księgową, to jest tak naprawdę koniec jej pracy, jej obowiązków. Księgowa nie jest w żadnym sensie doradcą podatkowym. Jeżeli opowiada Ci, że będzie Ci coś doradzać, to z reguły jest to kłamstwo, bo nie ma na to czasu i najwyżej 24 powie Ci, ale będzie w tym miesiącu duży podatek, trzeba pamiętać w przyszłym miesiącu, żeby coś tam kosztów zrobić. To jest całe doradztwo, nie ma tu mowy o żadnej optymalizacji. Żeby zrobić taką optymalizację, żeby dowiedzieć się, czy spółka z o.o. jest dla Ciebie, czy jednoosobowa działalność jest dla Ciebie, czy jakaś może inna forma opodatkowania, trzeba iść do lekarza. Takim lekarzem od działalności gospodarczej jest doradca finansowy. I tutaj nie zachęcam Cię do tego, żebyś wierzył w moje słowa czy słowa kogokolwiek, kto na YouTubie prowadzi kanał, w którym opowiada o tym, jakie są fantastyczne zalety prowadzenia działalności gospodarczej. Namawiam Cię do tego, żebyś wybrał się do doradcy finansowego i jak księdzu na spowiedzi powiedział, co robisz, czym się zajmujesz, czego się boisz i on da Ci taką gotową receptę, z którą pójdziesz do biura rachunkowego i oni Ci to wycenią. Taki doradca finansowy pozwala naprawdę zaoszczędzić morze pieniędzy. Być może dla Ciebie spółka z o.o. nie będzie dobrym rozwiązaniem i dlatego nie powiem, że jest dobrym rozwiązaniem dla Ciebie. Mi się sprawdza, mam dwie i jestem zadowolony z tego, co mam, ale Ty nie chodzisz w moich spodniach, więc musisz sam podjąć decyzję i mam nadzieję, że dalsza część tego filmu troszeczkę naświetli Ci sprawę. Wiemy już, że farmaceuta nie wie wszystkiego, trzeba iść do lekarza, tym lekarzem jest doradca finansowy i trzeba z nim szczerze porozmawiać, jaką formę działalności prowadzimy, jakie ryzyko mamy. Z mojej strony wydawałoby się, że prowadzę bardzo prostą działalność gospodarczą, jestem mobilnym DJ-em, który ładuje głośniki do auta, jedzie na imprezę, gra imprezę i wraca. Jakie tu są ryzyka? No, wydawałoby się, że żadne. No, ale jednak
Zmienność systemu podatkowego w naszym kraju jest ogromna i można za tym nie nadążyć. Jakiś błąd, że w tym miesiącu miał być księgowany już inaczej, a tutaj jest tak i już są jakieś kary. Może zdarzyć się na imprezie jakiś wypadek, może komuś coś spaść na głowę, już pojawiają się problemy. Może zdarzyć się jakiśkolwiek problem związany z bezpieczeństwem, może zdarzyć się jakiśkolwiek problem z, nie wiem, z wizerunkiem, z czymkolwiek. I tutaj w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej pojawiają się schody. Najgorsza sytuacja, czy jakieś bankructwo firmy, czy jakieś ogromne kary, o których teraz nawet nie chcę myśleć, i wtedy odpowiadam całym swoim majątkiem. Tego majątku trochę zgromadziłem i zależy mi na rodzinie, na tym, żeby finansowo była bezpieczna, więc jako formę zabezpieczenia tej rodziny wybrałem przejście na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta ograniczona odpowiedzialność to naprawdę dla mnie było słowo klucz. To, że oddzielam majątek firmowy, działalność gospodarczą od tego, co mam prywatnie. I to jest clue najważniejsze. Oczywiście są pewne sposoby na to, żeby takiego prezesa firmy, który zrobił jakieś tam machlojki, dojechać też z majątku prywatnego, ale to już temat dla rozmowy z radcą prawnym i dla osoby, która chce słuchać takiego prawniczego bełkotu. Ten kanał ma mieć proste, przydatne, bardzo merytoryczne materiały, które będą zrozumiałe dla zwykłego przedsiębiorcy, a więc słuchaj dalej. Są dwa mity, które narosły jeszcze wokół spółek z o.o., o których warto powiedzieć. Pierwszy mit to to, że spółka z o.o. rozdziela Twój majątek prywatny od majątku spółki. I oczywiście można to przedstawić jako wielką wadę, że w jednoosobowej działalności braknie Ci pieniędzy, dołożysz sobie z etatu lub z kredytu lub z czegokolwiek, że w każdej chwili możesz te pieniądze wypłacić i możesz działać tak jak chcesz. Wszystko, co zarobiłeś, możesz wydać i nie masz z tym problemu. W przypadku spółki z o.o. tworzysz oddzielny podmiot gospodarczy, który ma swoje prawa. Jest to spółka prawa handlowego, która ma swoją odrębność prawną, ma swoje odrębne konto i ma swoje zobowiązania. Zobowiązania wobec Ciebie, wobec wierzycieli, wobec klientów i oddzielnie rozlicza się. I tutaj pojawia się rozróżnienie, że jeżeli zarobiłeś 100 tysięcy złotych, to nie znaczy, że możesz te 100 tysięcy złotych wydać. Te 100 tysięcy złotych zarobiła spółka i tutaj pojawia się sytuacja, w której Ty chcesz z nich skorzystać i musisz do tego mieć jakąś podstawę. Nie jest to nic skomplikowanego. Warto o tym pamiętać, żeby firmową kartą kredytową płacić za rzeczy, które dotyczą firmy, a nie na przykład prywatne hot dogi na stacji benzynowej, których sobie w koszty nie wrzucisz. Ale ja chciałbym przedstawić tę rozdzielność jako ogromną zaletę i ogromną odpowiedzialność dla Ciebie. Dlaczego? Dlatego, że dowiesz się, że firma może i zarabia dużo, ale że ma duże koszty. Będziesz musiał sobie przeliczyć, ile kosztów każdego miesiąca masz, ile pieniędzy w tej firmie musi zostać, a ile tak naprawdę tego zysku generuje i jest Twoje. Rozdzielenie tych dwóch rzeczy daje Ci pewien obraz tego, jak dobrym przedsiębiorcą jesteś i zabezpiecza Cię przed wieloma głupimi decyzjami. W przypadku niektórych ludzi zarabiam 10 tysięcy miesięcznie, więc tak już będzie, więc taki samochód na leasing 5 tysięcy miesięcznie to mnie stać, bo przecież dychę zarabiam. No i w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy etatu wiele osób tak robi i później tego leasingu po paru miesiącach już nie ma, bo ich jednak na to nie stać. Mnóstwo smutnych historii z tego tytułu wynika. W przypadku spółki z o.o. popełnienie tego typu błędów młodych przedsiębiorców, które też popełniałem, jest bardziej skomplikowane. Nie mówię, że niemożliwe. Nie chcę tutaj wchodzić w żadne zawiłości związane z księgowaniem, podawać jakichś rozwiązań. Są proste rozwiązania, jak takie pieniądze ze spółki co miesiąc w dowolnej kwocie wyprowadzać na bardzo niskiej stawce podatkowej typu 7%, ale to jest temat na rozmowę z radcą prawnym, nie ze mną. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie i nie chcę doradzać aż tak bardzo szczegółowo. Drugi mit, który powstał, wiąże się właśnie z podatkami, że ponoć spółka z o.o. jest podwójnie opodatkowana i to się w ogóle nie opłaca. Otóż jest to mit. Jeżeli któryś księgowy tak Ci opowiada, to znaczy, że w ogóle nie powinien wykonywać tej
pracę. Powinien zająć się czymś innym, być może kupić marchewkę i zacząć sprzedawać na targu. Byłoby to dla niego bardziej pojęte. Jak to działa? Spółka ZO płaci 9% podatek CIT, jednoosobowa działalność prowadzi 18% podatek. Czego tu nie rozumiesz? 9% płaci spółka, ty jako jednoosobowa działalność płacisz 18%. Podwójne opodatkowanie? Nie ma czegoś takiego. Jeżeli chodzi o pieniądze, które chcesz zostawić w spółce, to od nich zapłacisz 9%. Jeżeli chodzi o pieniądze, które chcesz wyprowadzić ze spółki, czyli wziąć się na swoje własne potrzeby, na swoją własną wypłatę, to najpierw od tych pieniędzy musisz zapłacić odpowiednią stawkę podatku, a dopiero od tego, co zostało w firmie, płacisz te 9%. Więc nie ma dwa razy płacenia podatku, tylko są dwa różne podatki za dwie różne kwoty pieniędzy. To, co bierzesz dla siebie, płacisz jedną stawkę, to, co zostało, płacisz drugą, tę niższą stawkę. Ale wyciąganie pieniędzy ze spółki także wiąże się z paroma ciekawymi technikami. Na przykład jesteś właścicielem domu, w którym ta firma ma biuro, więc wystawiasz firmie rachunek za wynajem tego biura i tutaj, uwaga, podatek to jest 7%. Masz swój własny samochód, który wynajmujesz firmie, tu podatek też jest około 7%. Masz komputer, który wynajmujesz firmie, masz jakiś sprzęt, który wynajmujesz firmie. To wszystko robisz na bardzo niskich stawkach podatkowych i tak naprawdę taką optymalizację kosztów, którą zrobi dla Ciebie doradca finansowy, rozwiązuje Ci całą masę problemów i niejasności i pozwala zaoszczędzić morze pieniędzy. Czyli wypłacasz dla siebie na 7% i jeszcze od reszty 9% pozostawiasz. Czyli nie ma tak naprawdę 18 i 9%, tylko jest 7 lub 9. Nie wiem, czy to jest skomplikowane dla Ciebie, czy nie, ale dla mnie było to mega skomplikowane, nie potrafiłem tego zatrybić i też ważna przestroga dla Ciebie, nie musisz wszystkiego związanego ze spółką ZO rozumieć. Ty masz prowadzić działalność, masz prowadzić swoją firmę i mieć biuro księgowe, które zajmie się tymi sprawami za Ciebie. Te wszystkie niuanse, które doradca Ci spisze, to jest dosłownie jedna kartka A4, co, jak mam zrobić, jakie dokumenty przygotować. No i właśnie to przygotowanie, to otwarcie spółki ZO wymaga pewnego kapitału do wniesienia, wymaga jakiejś wpłaty, 5000 zł, wymaga wspólnika, bo lepiej mieć spółkę dwuosobową niż jednoosobową, jest to prostsze w prowadzeniu, ale jednoosobową też się da. Można się podzielić ze współmałżonkiem, można się podzielić z zaufaną osobą, niekoniecznie musi być to 50/50. Umowa spółki, czyli warunki naszej współpracy, można pobrać z internetu, można taki wniosek złożyć, można spisać u notariusza swoją własną umowę z jakimiś zastrzeżeniami. To wszystko jest do zrobienia, ale jeżeli chodzi o spółkę typu mobilny DJ, zrobioną z żoną, nie ma takiej potrzeby. Koszt złożenia takiej spółki to jest 250-300 zł. I mamy spółkę ZO następnego dnia otwartą. Jest to jeszcze prostsze niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. Biuro z przyjemnością te wszystkie czynności za Was wykona. Osobiście na spółki ZO przeszedłem rok temu. Jedną mam otwartą pod kątem szkoleń, drugą mam otwartą pod kątem prowadzenia imprez. I chciałbym przedstawić takie wyniki, jak zmieniły się koszty prowadzenia mojej działalności w stosunku do wcześniejszych okresów, kiedy byłem na jednoosobowej działalności, do okresu, kiedy prowadziłem spółkę ZO. Niestety cały ten wynik tego roku bardzo mocno zafałszował COVID i tutaj pojawiły się pewne trudności, pewne zmiany w tej firmie, które strasznie zaburzyły, więc to, że zaoszczędziłem na ZUS-ie, to, że wydałem trochę więcej na księgową, to, że czuję się trochę bardziej bezpiecznie, to się na pewno zmieniło na plus. Natomiast nie jestem w stanie pełnej analizy tutaj, takiej rzetelnej, porównać rok do roku zrobić. Jest lepiej, natomiast nie jestem w stanie pokazać Ci, o ile zaoszczędziłem, o ile się to zmieniło, ponieważ no, te dane będą ze sobą zupełnie niekompatybilne. Zatem mam nadzieję, że ten odcinek troszeczkę rozjaśnił Ci sprawę, że dla początkujących przedsiębiorców takie kombinowanie pracuję na etacie, dorabiam na czarno, czy też dorabiam sobie na czyjejś spółce, podpięty pod czyjąś spółkę,
jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Pamiętaj o tym, że w związku z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej spada na Ciebie bardzo dużo obowiązków. Jeżeli chodzi o spółkę z o.o., nie doradzam, żeby się otworzył. Ja prowadziłem na warsztatach nowej jakości rozrywki. Dwukrotnie spotkanie ze specjalistami, którzy opowiadali o spółkach z o.o., o ich zaletach, o tym, że się nadają właśnie dla nas. Natomiast to jest właśnie Twoja decyzja i Twoje zrozumienie. Dla mnie najważniejszym w tym było ogarnąć cały temat zmian prawniczych i tak dalej, zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Na szczęście w odpowiednim momencie zrozumiałem, że jest to niepotrzebna strata czasu, że po to mam biuro, po to mam doradców, po to mam księgowych wyspecjalizowanych, żeby oni tę robotę zrobili za mnie i co miesiąc ze swojego biura dostaję biuletyn z informacjami, co istotnego się dla mnie zmieniło, jakie tarcze wprowadzili, jakie pomoce, ile mam przelać na urząd skarbowy, ile mam przelać na ZUS i jestem z tego jeszcze rozliczany w następnym miesiącu billingiem, czy przypadkiem nie zrobiłem jakiegoś błędu w przelewie. To wszystko daje mi naprawdę duże bezpieczeństwo i dużą oszczędność czasu. Nie muszę nad tym wszystkim siedzieć, księgować i zastanawiać się, czy zrobiłem to dobrze. Nie muszę robić researchu. Mogę ten czas przeznaczyć na przykład na nagranie tego typu filmu lub innych filmów zawierających dużo ciekawej wiedzy lub nawet przygotowanie szkoleń online, na które też Cię zapraszam. Jakby co, linki w opisie. Miłego korzystania. A teraz napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Czy uważasz, że taka jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedynym słusznym rozwiązaniem? Czy też uważasz, że lepiej jednak jest przejść na troszkę bezpieczniejszy system, jakim jest oddzielny twór gospodarczy w postaci spółki z o.o.? Zapraszam Cię też do obejrzenia innych filmów na innych kanałach, gdzie różni inni ludzie mówią podobnie, że spółka z o.o. jest dużo bezpieczniejsza, że spółka z o.o. nadaje się do prowadzenia małych przedsiębiorstw, ale niższy ZUS to nie jest najważniejsze kryterium i spółka z o.o. nie jest na każdego. Także dowiedz się dokładnie, o co chodzi i tuż przed otwarciem koniecznie wydaj pieniądze, niech to będą nawet spore pieniądze, na doradcę finansowego, który wyjaśni Ci, jaka metoda prowadzenia działalności będzie dla Ciebie najlepsza. Nie bierz nic na gębę, niech ten materiał będzie dla Ciebie inspiracją, a nie wyrocznią. To tyle. Dzięki za łapki w górę.